ponad tydzień dzieli nas od kalendarzowej wiosny. Pytanie tylko, kiedy prawdziwą wiosnę zobaczymy za oknem. Ciepły i słoneczny weekend wielu dał nadzieję, że zima już nie wróci. Tymczasem synoptycy zapowiadają kolejne przymrozki. Na spacerek? Tak, z maluszkiem takim. Dzisiaj jest, o ile wiem, dobra, odpowiednia czystość powietrza. Także park jest moim ulubionym miejscem spacerów. Powoli tak, zaczyna się robić cieplej. Miejmy nadzieję, że weekend będzie piękny. W marcu ja w garcu. To zawsze tak jest. Trochę ciepło, a potem trochę zimno. Kilkanaście stopni powyżej zera i wiosenne słońce. Potem niestety deszcz, mróz, a nawet śnieg. Jak przewidują synoptycy, na ciepłe i słoneczne dni. A co za tym idzie, zieloną wiosnę musimy jeszcze poczekać. Z każdym dniem będzie chłodniej. Generalnie duże zachmurzenie i opady przelotne będą to opady przelotnego deszczu. Temperatura w dzień i w nocy bardzo wyrównana, około plus 5 stopni. Piątek będzie takim przełomowym dniem, kiedy opady deszczu będą przechodziły stopniowo w deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna obniży się do około 2 stopni w końcu dnia do 1. Ochłodzi się, ponieważ zmieni się cyrkulacja. Początkowo zacznie do nas napływać mroźne powietrze z północy. Od piątku cyrkulacja zmieni się na wschodnią i wtedy dostaniemy się w takie zimne, właściwie mroźne powietrze kontynentalne. Już od nadchodzącego weekendu synoptycy zapowiadają ochłodzenie. W nocy nawet do 8 stopni na minusie we Wrocławiu. Pierwsze krokusy i przebiśniegi w mieście i coraz dłuższe dni to znak, że wiosna nadchodzi, ale na razie jeszcze bardzo powoli. Marta Laburda, Echo 24.